przedszkole przygotowane jest na 5 grup oddziałowych z grupą integracyjną liczącą 20 dzieci. Poza tym pozostałe grupy liczą po 25 dzieci. Przewidziany termin otwarcia na 2 listopada. Obiekt przepiękny, z mega dużymi udogodnieniami dla dzieci, włącznie z trudnościami, niestety tutaj takimi ruchowymi, z udogodnieniem dla dzieci niepełnosprawnych, obiekt dostosowany całkowicie, więc tutaj nasza lokalizacja, nasz plac zabaw i dodatkowy ogród ułatwiają funkcjonowanie dla tych dzieci. Kadra dostosowana pod względem terapeutycznym, czyli mamy tutaj przewidziane osoby z wykształceniem pedagogicznym, specjalnym, logopedę, terapeutę SI, terapeutę zajęciowego, wszystkich niezbędnych terapeutów dla tych dzieci, które będą wymagały takich potrzeb. Za parę tygodni startujemy. Przedszkole w tym miejscu było bardzo potrzebne, a to, że powstało takie wspaniałe przedszkole, to już w ogóle sukces. I nie mówię tego, żeby chwalić nas, pracowników urzędu, czy tych, którzy budowali, ale po prostu, żebyśmy my, Opolanie, mieli świadomość tego, że zbudowaliśmy naprawdę wyjątkowe przedszkole, super nowoczesne, ale przede wszystkim przyjazne, ciepłe dla dzieci. Myślę, że każdy chciałby tutaj swoje dziecko oddać, bo widać, że to są bardzo dobre warunki. Wielkie podwórze, podwórko, po którym dzieci mogą biegać, i fantastyczny plac zabaw, i sale teatralne we wnętrzu, i piękne sale do spania, do spożywania posiłków, więc no wszystko się to udało, włącznie z lokalizacją bardzo bliską wyspy Bolko, więc dzieciaki będą mogły choćby podejść i poglądać te 3 małe tygryski, które się niedawno w naszym zoo urodziły. Planowany termin zakończenia całej inwestycji był na październik, koniec października. My skończyliśmy go już w lipcu, przeszliśmy procedury odbiorowe i jak Państwo widzicie, już dzisiaj jest wszystko gotowe i czeka na dzieci. Przede wszystkim wszystkie rozwiązania proekologiczne, czyli wymiennik ciepła, pompy ciepła, magazyny energii, produkcja prądu z baterii fotowoltaicznych powodują, że to jest najbardziej ekologiczny dzisiaj obiekt publiczny w mieście.